Takim celem minimum dla mnie było wywalczenie miejsca w pierwszej ósemce, gwarantowane udział w turniejach przedolimpijskich. Ja myślę, że bardzo miło się zaskoczyłem, że zdobyliśmy ten pozły medal, ale ta drużyna dojrzała. 6 lat bez medalu, myślę, że to jest dość długo, natomiast pokazaliśmy, wygrywając z mistrzami świata, że jest tam potencjał. Siłą tej drużyny jest kolektyw. Na pewno mamy przed sobą Mistrzostwa Europy w styczniu. To jest bardzo ważna impreza i tutaj nie sądzę, aby któryś zrezygnował z kadry, bo grać przed własną publicznością taki turniej to jest marzenie każdego sportowca. I później mamy turniej przedolimpijskie, czyli w połowie czerwca przyszłego roku będziemy u siebie organizowali turniej przedolimpijski. 4 drużyny z Jarosławem, więc bardzo możliwe, że na tą olimpiadę pojedziemy, na to liczę. Więc to są dwie główne imprezy i później dopiero następuje zmiana pokoleniowa. Tych młodszych, żeby utrzymać ten poziom, no nie ma aż tylu, więc to na pewno będzie się wiązało z pewnym osłabieniem jakości naszej kadry, no bo nie sposób jest, łatwo jest wymienić zawodnika, ale trzeba to zrobić tak, żeby ten zawodnik prezentował określony poziom i to jest problem. Ciężko z tym trochę narybkiem. Te sukcesy, które były w 2007 roku, wicemistrzostwo świata, 2 lata później brązowy medal, gdzieś nie przekuły się na szkolenie, nie dały takiego dużego impulsu do organizowania cyklów i projektów szkoleniowych.